Arena Suwałki, ten największy w regionie obiekt sportowo-widowiskowy, pochłonął 37 milionów złotych. Arena zostanie oddana do użytku jako obiekt wyposażony nie tylko w sprzęt sportowy. Jej wyposażenie wynosi na wysoki poziom funkcjonalność obiektu oraz bezpieczeństwo użytkowników. Tutaj jest dużo rzeczy ukrytych, chociażby samo oświetlenie, które jest nowatorskie, jeżeli chodzi o obiekty sportowe w Suwałkach. Na starej hali, szczególnie kibice Ślepska na pewno pamiętają sytuacje, kiedy zdarzały nam się, szczególnie zimą, przerwy w dostawie prądu. Światło gasło, to światło musiało się wystudzić. Zanim metahalogeny wystartowały na nowo, to przeważnie było 12-15 minut przerwy. Tutaj mamy oświetlenie LED-owe, w związku z tym to oświetlenie startuje natychmiast. To oświetlenie daje możliwość sterowania nim. Ono może przygasać, może świecić w różnych kierunkach. Możemy robić takie rzeczy, jakie kibice siatkówki mogli obserwować na mistrzostwach Europy. Chociażby, czyli wygaszanie części boiska, oświetlanie tylko części treningowej, tam gdzie chociażby są przerwy techniczne, więc tutaj możliwości jest bardzo dużo. To światło może pracować dynamicznie, również pod chociażby jakieś eventy rozrywkowe. Planujemy również oświetlenie dekoracyjne, kolorowe, które też będzie zapewniało efekty. Obiekt uzbrojony jest również w nowoczesny system ewakuacyjny. Poza kamerami wykorzystywanymi w rozgrywkach sportowych na potrzeby chociażby challenge'u, w obiekcie zainstalowano około 100 kamer monitoringu. A to jest bezpieczeństwo właściciela hali, bezpieczeństwo osób występujących, grających, ale też bezpieczeństwo kibiców. Mam na myśli chociażby kieszonkowców czy inne tego typu przykłady, które zdarzają się na dużych halach, no niestety takie są fakty. Na hali głównej znajdują się również nowoczesne telebimy, które będą pełniły rolę tablic wynikowych. Nie tego typu, który jest na starej hali, ale takie zupełnie nowoczesne. Jeden duży telebim, tak naprawdę jest to olbrzymi telewizor wysokiej rozdzielczości, który pozwala na prezentowanie fragmentów meczu, na prezentowanie filmów w dużej rozdzielczości, również reklam i nie tylko. Tak więc tutaj możliwości są bardzo duże, jeśli chodzi o organizację koncertów, eventów, targów. Nie tylko kwestia sportowa, ta hala jest również pomyślana pod kątem organizacji imprez niesportowych, właśnie też dla mieszkańców Suwa, głównie z myślą o Suwalczanach. Jak już wcześniej informowaliśmy, pierwsze wydarzenie w nowym obiekcie to mecz zaplanowany na 9 listopada między drużyną gospodarzy MKS-em Ślepsk-Malow Suwałki a Treflem Gdańsk.